przeprowadzić sondę wśród współczesnych Polaków na temat ich opinii o sejmikach staropolskich, z pewnością nie wypadłaby ona zbyt pozytywnie. Myślę, że można przyznać rację Wojciechowi Krygzajzenowi, autorowi do dziś aktualnej takiej syntezy popularno-naukowej dziejów staropolskich sejmików, który napisał, że pewnie powszechnie Polacy uważaliby, że sejmik to była gromada jegomościów zataczająca się pod kościołem. Można by do tego obrazka dodać jeszcze, że jegomości ci byli uzbrojeni, że od czasu do czasu wydobywali szable, kłócili się, doprowadzili do bijatyk, rozruchów. Konkludując, nic dobrego z sejmików zapewne nie płynęło. Skąd wziął się ten czarny obraz życia sejmikowego, które przecież było tym nieodłącznym elementem ustroju państwa od średniowiecza aż do jego upadku? No, odpowiedź jest dość prosta. Już w czasach stanisławowskich, czyli u schyłku Rzeczypospolitej, kiedy reformatorzy postanowili dość istotnie, w ramach ówczesnych oczywiście możliwości, zmienić ustrój państwa, poprawić funkcjonowanie niektórych instytucji, musieli uwypuklić wszystkie te przywary, wszystkie te błędy, które ich zdaniem te instytucje psuły, powodowały, że były niefunkcjonalne. No, w związku z tym ugruntowano te negatywne cechy sejmików, nie za bardzo zważając na to, czy one rzeczywiście dominowały w funkcjonowaniu tych organów, czy też były, że tak powiem, elementami nadzwyczajnymi, które oczywiście powodowały szkody w funkcjonowaniu, ale niekoniecznie decydowały o całokształcie obrazu tych instytucji. Po upadku państwa polskiego oczywiście sytuacja sejmików tylko się pogorszyła. No, historycy, tak jak i większość Polaków, szukała odpowiedzi, dlaczego Polska upadła. No i jedna ze szkół historycznych, zwana Szkołą Krakowską, poszukując tych przyczyn przede wszystkim wewnątrz, w ustroju Rzeczypospolitej, w jej ewolucji, no, jako jeden z pierwszych przyczyn uważała właśnie system parlamentarny, pokazywała negatywne zjawiska funkcjonowania sejmików. W związku z tym no, ugruntowali tylko to, co czynili jeszcze praktycy życia politycznego czasów stanisławowskich. No nie za wiele w tym czasie, w XIX wieku, pomogły działania innej szkoły historycznej, mianowicie szkoły warszawskiej, gdzie jeden z najwybitniejszych po dziś dzień historyków dziejów sejmiku, Adolf Pawiński, postanowił napisać prawdę o sejmikach, nie wybielając je, czy odwracając o 180 stopni teorię swoich kolegów z Krakowa, ale przede wszystkim dokonując gruntownych badań źródłowych, analizując źródła, zbierając źródła. W swojej monografii, w obszernych tomach akt sejmikowych oraz w zebranym rękopiśmiennym materiale pokazywał, że te instytucje zdziałały znacznie więcej dobrego niż to, co w tym negatywnym obrazie rysowano. Niewątpliwie na ten czarny obraz ma wpływ również fakt, że nie posiadamy zbyt wielu wizerunków, wyobrażeń funkcjonowania czy obradowania sejmików z czasów staropolskich, wykonanych w tamtych czasach, czyli jeszcze przed upadkiem Polski. W zasadzie znamy takich obrazków niewiele ponad 20, z czego większość została namalowana przez Francuza, który w latach 70., 80., 90. przebywał w Rzeczypospolitej, bacznie obserwował ówczesne życie. Tym Francuzem był Jean-Pierre Norblin, zwany u nas tak z Polska Norblinem. On wykonał taki cykl rysunków, kilkunastu obrazków, które pokazywały w karykaturalnym przejaskrawieniu sceny rzekomego życia sejmikowego. Jak dzisiaj historycy sztuki udowadniają, te obrazki są pewnym zlepkiem różnych wyobrażeń, fragmentów, typów osobowościowych, pewnych elementów architektury, które nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Jest to pewna wizja artysty, która oczywiście była zbieżna z linią polityczną ówczesnych reformatorów, pokazującą te sejmikowe instytucje w takim no, starodawnym, niezbyt przyjaznym obliczu, co nie znaczy, że nie ma tam elementów prawdziwych. Natomiast absolutnie nie można przyjmować rysunków Norblina za odzwierciedlenie rzeczywistego wyglądu tych obrad. Poza Norblinem w zasadzie mamy jedynie dwa znane wyobrażenia obrad sejmików z XVIII wieku. One oba pochodzą z lat 30. XVIII wieku. Powstały w okolicznościach burzliwej wojny o sukcesję po zmarłym Augustie II. Pamiętamy, że wybrano wówczas Stanisława Leszczyńskiego. Naród polityczny poparł go masowo, natomiast mocarstwa sąsiednie, przede wszystkim Rosja, ale również Austria poparły
elektora saskiego, syna poprzedniego króla, który został wybrany i został później królem jako August III. No, na kanwie tego powstały dwie rycinki, które miały ubarwiać publikacje, że tak powiem, uprzystępniające ówczesny ustrój Polski. Jedna z nich to jest prezentacja obrad bardzo spokojnych, takich uładzonych cyniku generalnego Prus Królewskich, bardzo porządny. Natomiast druga rycina to jest coś wprost przeciwnego. To jest taka scenka pokazująca rąbankę we wnętrzu kościoła. To jest coś, co bardzo rzadko miało miejsce, tym bardziej, że w tle stoi ksiądz, który stoi w stroju liturgicznym przy ołtarzu, co absolutnie nie mogło mieć miejsca w tamtych czasach. Te obrazki oczywiście były potem powielane przy ilustrowaniu publikacji, czy to w XIX wieku, czy w XX wieku, czy nawet jeszcze w XXI. Często się właśnie takie obrazki zamieszcza, co tylko ugruntowuje ten negatywny obraz sejmików. Nieco innym wyobrażeniem jest wyobrażenie sejmiku w środzie, obradującego przed kościołem, na placu cmentarnym, przed głównym wejściem do świątyni. Tam wprost przeciwnie, szlachta bardzo porządnie zasiada w ławkach. Widać, że w skupieniu, że tak powiem, oczekuje na przebieg obrad. Nie ma tam żadnych gorszących scenek, do których przyzwyczajeni jesteśmy, oglądając rysunki Norblina. Ten obraz Norblina był zresztą powielony potem przez takiego artystę XIX-wiecznego, u schyłku XIX wieku działającego, Romana Szwojnickiego, który też namalował kilka obrazków ukazujących życie sejmikowe, między innymi taki słynny obrazek Rozprawa na sejmiku, pokazująca realia jakoby z kościoła, z sejmiku, z czasów stanisławowskich, co widać oczywiście po strojach postaci na tym obrazku występujących. Jak było w rzeczywistości? Jak te sejmiki obradowały? Oczywiście badania, które prowadzone są już od bardzo dawna, liczne edycje źródłowe, wciąż dalekie są od ukończenia. Także nie mamy ciągle obrazu całościowego. Z całą pewnością już teraz można statystycznie powiedzieć, że większość obrad sejmikowych, i to niezależnie od terenu, o którym mówimy, czy to jest korona, czy to jest Wielkie Księstwo Litewskie, czy to są sejmiki kresowe, myślę, że statystycznie większość sejmików przebiegała dość spokojnie, w niezbyt licznym zgromadzeniu, zajmując się problemami, które pod obrady sejmików były wnoszone. Oczywiście każdy z sejmików w swoich dziejach może niechlubnie poszczycić się również i wypadkami skandalicznymi, czyli różnymi zamieszkami, bijatykami, nawet przelewem krwi, dobywaniem szabli, a nawet strzelaniem z broni palnej, co było szczególnie zwalczane i zakazywane prawnie. Kary za wnoszenie na sejmiki broni palnej były bardzo wysokie. Potwierdza istnienie tego typu negatywnych zjawisk analiza przeprowadzona już w latach 70. XX wieku przez innego wybitnego badacza dziejów funkcjonowania sejmików, Adama Lityńskiego, profesora z Uniwersytetu Śląskiego, który przeanalizował obowiązujące od XVI do XVIII wieku prawo, a mianowicie konstytucje, zapisy konstytucji, które miały dotyczyć ochrony prawno-karnej właśnie obrad sejmikowych. No i analiza tych konstytucji, które równomiernie mniej więcej uchwalano w XVI, XVII i XVIII wieku, pokazuje dość bogaty jakby wachlarz przestępstw, których można się było dopuścić, czy dopuszczano się na sejmikach, no i przewidywanych wobec tych przestępstw kar. No, były one rozmaite. Kary generalnie, nawet jeżeli były surowe, to rzadko kiedy były wcielane w życie. I tutaj jest oczywiście kwestia specyfiki ustroju staropolskiego. Nawet jeżeli prawo było restrykcyjne, ostre, opisywało wiele przypadków przestępstw, to problemy zawsze były przede wszystkim z przewlekłością procesu i po drugie z egzekucją już zasądzonych kar. W przypadku tych sejmikowych bardzo często prawo domagało się oskarżenia prywatnego, to znaczy poszkodowani sami powinni wytaczać sprawy, sądzić się, czyli rzadziej stosowano oskarżenie publiczne z mocy prawa. Dopiero w czasach stanisławowskich zaczęto stawiać na ten właśnie element. I tu rzecz jedna ciekawa, w prawie dawnym w zasadzie starano się, unikano karania, penalizowania
przestępstw werbalnych, czyli obrażania kogoś, używania wyzw, epitetów. Bano się, że jeżeli się zbyt mocno tę sferę opisze, to będzie to pierwszy krok do ograniczenia swobody wolnego głosu. No i tutaj szlachta starała się trzymać tego, żeby jednak ten język mógł swobodnie funkcjonować na sejmika. No oczywiście efektem tego były liczne przekroczenia granic, że tak powiem, dobrego obyczaju czy prawa nawet. No a niektóre z nich mogły prowadzić krewki szlachciców do dobywania szabel i do bijatek. No ale bano się jednocześnie tego typu sytuacji opisać. No i teraz oczywiście o tym czarnym obrazie decydują również te wyjątkowe przypadki z dziejów sejmików, które historycy pieczołowicie wydobywali ze źródeł, opisywali. Gdyby tak zebrać monografie istniejące czy edycje akt sejmikowych, to można by ich całkiem sporo różnych interesujących przytoczyć. Wydaje się, że taką najsłynniejszą bijatyką czy takim najsłynniejszym zajściem na sejmiku było to, które miało miejsce w dniu 20 maja 1670 roku. I nie, wcale nie dlatego, że ono było jakieś najkrwawsze, czy najwięcej ofiar przyniosło, bo jak się okazuje, to było znacznie więcej i z większymi ofiarami. No, choćby tu przywołać rok 1622 i sejmik przedsejmowy w Szatku, czyli w województwie sieradzkim, podczas którego trupem padło kilku szlachciców, kilku innych było rannych. Wśród zabitych był m.in. syn ówczesnego wojewody sieradzkiego, co wydawałoby się musiało wywołać wielkie oburzenie i skandal. No jak się okazało, tak naprawdę ani w instrukcji tego sejmiku, ani w konstytucjach sejmowych w ogóle słowem nie wspomniano o całym zajściu. Procesy toczyły się z oskarżeń prywatnych, skończyły się polubownie. Jak się potem okazało, dzięki badaniom historyków, powodem tego całego krwawego zajścia były kłótnie o zajęcie kwater w miasteczku, w Szatku. Ponieważ miasteczko było małe, a sejmikujących wielu, zawsze był problem z kwaterami. W związku z tym starosta Piotrkowski, który przyjechał wcześniej z grupą swoich ludzi uzbrojonych w broń palną, co formalnie było zabronione, zajął je wcześniej tym, którzy zwyczajowo tam przyjeżdżali. No, kiedy przyjeżdżali dawni użytkownicy tych kwater, przyjechali, doszło do sprzeczki, próby mediacji nie powiodły się, padły strzały, padły ofiary. W związku z tym zupełnie sprawa niepolityczna, nie związana z żadnymi realiami politycznymi. Inaczej było ze wspomnianym już sejmikiem w Środzie. Był to sejmik relacyjny po sejmie 1670, który został zerwany. Tam była bardzo głębokie uzasadnienie polityczne. Trzeba by tu kilka faktów przypomnieć, a mianowicie w roku 1668 we wrześniu abdykował ostatni waza na polskim tronie, król Jan Kazimierz, co spowodowało konieczność przedwczesnej wolnej elekcji. Na wolnej elekcji, jak to zwykle bywało w Rzeczypospolitej, kandydatów było więcej. Szczególnie silny wydawał się kandydat francuski, popierany przez ówczesne elity, przez najważniejszych urzędników państwowych, m.in. prymasa oraz hetmana przyszłego króla Jana III Sobieskiego. Jak się jednak okazało, podczas elekcji głos decydujący przypadł masom szlacheckim. Czyli rzeczywiście demokracja szlachecka wówczas odezwała się potężnym głosem. Okazało się, że kilkanaście tysięcy szlachty jednogłośnie poparło nie tego ważnego, popieranego przez możnych kandydata francuskiego, ale potomka Jeremiego Wiśniewieckiego, Michała Korybuta. Chociaż opierali się senatorowie, dokonano tego wyboru. Było na tyle burzliwe, że w czasie elekcji doszło nawet do użycia broni palnej. Strzelano w kierunku szopy na polu elekcyjnym, w której zasiadali senatorowie. Senatorowie musieli ze strachu chować się pod krzesła. No, sceny są dość gorszące. Szlachta jednak postawiła na swoim. Michał Korybut został królem Polski, ale oczywiście wywołało to oczywiście natychmiast powstanie potężnego stronnictwa opozycyjnego, właśnie senatorskiego, które przyjęło nazwę malkontentów, czyli niezadowolonych z tej sytuacji panowania, którzy ośmieszali króla, uważali, że jest ubogi, najbardziej taki bolesny dla zwolenników króla paszkwil, czy takie powiedzenie głosiło nawet, że podobno król jest tak biedny, że nie stać go na grzebień, aby się porządnie uczesać. No co oczywiście doprowadzało do białej gorączki licznych zwolenników szlacheckich nowego króla. Konflikt polityczny był tak wielki, że w 1669 roku sejm koronacyjny, który miał ukoronować Michała Korybuta, został zerwany jeszcze przed upływem regulaminowego czasu. To był pierwszy taki przypadek, gdzie jakże jeszcze przed upływem czasu obrad sejmu, sejm został zerwany. Oczywiście no, w tle stali malkontenci.
Król zwołał bardzo szybko Sejm Nadzwyczajny do Warszawy, który również został zerwany. W kwietniu rozszedł się bez podjęcia uchwał, w związku z tym sytuacja państwa była nie do pozazdroszczenia. Państwo tonęło w długach, Jan Kazimierz pozostawił je w słabej kondycji, cały czas wisiała groźba zagrożenia tatarsko-tureckiego, w związku z tym co chwilę pojawiały się informacje o tym, że napaść na Polskę może nastąpić w każdej chwili. Domagano się spłacenia długów wojskowych, organizacji nowych zaciągów. No, pozbawiony możliwości na Sejmie król zwołał tradycyjnie, jak to było wówczas po zerwanym nawet Sejmie, sejmiki relacyjne. I właśnie na jednym z tych sejmików relacyjnych oburzenie szlacheckie doprowadziło do gorszących wydarzeń. No i tu proszę Państwa, spróbuję Państwu odczytać fragment tekstu źródłowego relacji, żeby nie być gołosłownym, żeby nie opowiadać własnymi słowami, żebyście Państwo poczuli, jak widzieli to ówcześnie. Jest to relacja właśnie z tego sejmiku w środzie, z 20 maja 1670 roku, jak głosi jej tytuł, spisana według ustnej opowieści kogoś, kto na tym sejmiku był. I cóż w tej relacji czytamy? Dnia pierwszego sejmiku zjechało się do środy ponad 600 szlachty, między którymi byli przeciwnicy króla jegomości, którzy 3 dni przed sejmikiem, stanąwszy w Poznaniu, sprzysiężenie czynili. Jeden przy drugim stawać i ten sejmik rwać, aby do pospolitego ruszenia nie przyszło. Gdy do obierania marszałka przystąpili, obie strony akceptowały jegomości pana chorążego Kaliskiego. Niżeli posłowie przystąpili do relacji jej, ozwał się stary szlachcic pan Barcki, że to ma być list jakiś przejęty od jegomości pana podskarbiego wielkiego koronnego do kogoś tu z naszych pisany. I wydał zaraz szlachcica, który zbraniał się pokazać listu. Na koniec oddał go marszałkowi. W treści zaś tego listu było: dziękując mu za respons, iż rzeczy ich dobrze idą, że traktaty moskiewskie dotychczas się rozerwały, ostatek sekretu cyframi wyraził, czyli szyfrem. Zaraz wtedy szlachta krzyknęła, aby posłał Krzysztof Grzymułtowski, kasztelan poznański, bo do niego ten list był adresowany, po klucz do cyfer. On zaś poprosił, aby z nimże 4 szlachty posłano do gospody, gdzie je decyfrować deklarował. Lecz szlachta nie pozwoliła, mówiąc, żeby się więcej dokoła nie stawił. Wziął po tym głos sam pan kasztelan Śremski, przymawiając się, że o te fakcje trzeba zażyć rezolucyjnie. A w tym skoczyło ze 100 szlachty do szabel, prosto ku panu kasztelanowi poznańskiemu, któremu dobrzy przyjaciele jego uchodzić kazali. I rzeczywiście ustępował, ale że nie sporo, czyli powoli, dopadło go kilku szlachty i zaraz, oberwawszy na nim szablą, siec go poczęli. Uchodząc z tymi razami, padł po 3 razy. I tak leżącego okrutnie siekli, a nawet pacholikowie, pachołcy obuchami bili. Odniósł wtedy ran strasznych 14. I tu oszczędzę Państwu szczegółowego opisu, bo on dość brutalny jest. Dalej czytamy w tej relacji. Uchodził jednak z tymi razami, aż go pachołek jego za cmentarzem wziął na się i zawlógł do probostwa, gdzie stał na kwaterze. Czelać też jego pocięto, którzy go zakładali. Po tym impet obrócił się na tych posłów, co na Sejmie obrazili króla, a wprzód na nim pana łowczego koronnego, Jana Żelenckiego, do którego przystąpiwszy jegomość pan wojewodzic Kaliski, Piotr Opaliński, uderzył go w gębę, mówiąc, że dla ciebie brat mój, pan Poznański, zginął. No, myślano, że te rany śmiertelne były i że Grzymułtowski już nie żyje. Zaraz z boku przypadło kilkanaście szlachty, którzy go uchodzącego do kościoła wtrącili i zawarli kościół. Chcieli i drzwi wybijać do kościoła, ale że się przecie uspokoili. Drudzy zaś z panem Jerzym Cykowskim i starostą Lipińskim udali się, ale oni, przesadziwszy mur, do gospód uchodzili do środy. Pan łowczy koronny, przesiedziawszy cały dzień w kościele, aż godzina w noc ujechał do Poznania. Tutaj kończymy relację. Dopowiem Państwu tylko, że sejmik oczywiście trwał dalej po ucieczce stronników francuskich. Podskarbi Morsztyn ówczesny, który był autorem tego listu pisanego właśnie do Grzymułtowskiego i przyjętego przez szlachtę, no był oczywiście malkontentem. Grzymułtowski od pewnego czasu również sprzyjał temu stronnictwu, co bardzo nie podobało się miejscowej szlachcie. Chociaż Grzymułtowski, to trzeba powiedzieć, to była postać znaczna. To był człowiek już z 30-letnim doświadczeniem, wielokrotny poseł, senator. Naprawdę postać nietuzinkowa. No ale źle dobrał sobie stronników i nie wyczuł w tym momencie realiów politycznych szlachty, której w zasadzie przewodził. Sejmik toczył się dalej. To, że ciekawa, zawiązano niezwłocznie konfederację w obronie króla.
Konfederacje te podpisało, co nie było zwyczajną rzeczą, ponad 850 szlachciców. Czyli ta liczba podana przez sprawozdawcę, że było tych uczestników 600, była trochę zbyt mała, bo w rzeczywistości było ich więcej. Co więcej, na sejmiku uradzono wysłanie poselstwa do króla. Domagano się, aby król jak najszybciej wydał wici na pospolite ruszenie, żeby umożliwić zebranie szlachty zbrojnie i żeby ruszyć na walną rozprawę przy boku króla z malkontentami. No, jak się możemy domyślać, król początkowo zareagował pozytywnie, wici zostały wydane. Szlachta rzeczywiście na jesieni skupiła się na popisach i znamy część tych popisów z Wielkopolski. To ponad 1000 ludzi popisało się zbrojnie, a było pewnie ich znacznie więcej, ponieważ nie wszystkie relacje się zachowały. Dzięki wrażeniu, jakie wywarły właśnie te popisy szlachty w różnych województwach, bo nie tylko w Wielkopolsce, udało się doprowadzić do pozytywnego zakończenia jesienny sejm zwołany przez króla w 1670 roku. Ale okazało się, że na tym sejmie, jak to zwykle w Polsce bywało i pewnie bywa dzisiaj, raczej dominowali zwolennicy załagodzenia sporów, wyciszenia konfliktów. Król nie odważył się wykorzystać ogromnego poparcia społecznego, chyba jaki po raz ostatni, na długie, długie dziesięciolecia posiadał władca Polski, a mianowicie poparcia społecznego do walnej rozprawy z opozycją magnacką. Sprawa została rozmyta, oczywiście nie do końca, ponieważ malkontenci dalej knuli, dalej próbowali działać przeciwko dworowi. Zagrożenie tureckie rosło coraz bardziej. Do wybuchu dojdzie ostatecznie w 1672 roku. Zakończone zostanie konfederacją gołąbską. Ale to jest opowieść już na zupełnie inny wykład. Podsumowując, chciałem tylko pokazać, że tego typu przypadki, jak właśnie ten ze środek, o którym wieść bardzo szybko rozeszła się po całym kraju, a nawet za granicą. Proszę Państwa, to ciekawe, udało się znaleźć relacje na bieżąco w maju już i w czerwcu przesyłane do Wiednia, do Berlina. Z całą pewnością szły również listy do Paryża, który był siłą rzeczy zainteresowany wydarzeniami w Polsce. Ona była bardzo szeroko rozkolportowana. Niewykluczone, że ta rycinka, o której Państwu mówiłem, która przedstawia właśnie ową rąbankę w kościele, powstała na kanwie tych wydarzeń w środzie. Choć pamiętać trzeba, że do zajścia doszło nie w samym kościele, a przed kościołem na cmentarzu, co jednak dość poważną różnicą. Artyści oczywiście jednak pozwalali sobie na więcej, przedstawiając swoją wizję obrad sejmikowych. Konkludując, myślę, że obradowanie na sejmikach nie było bezpieczne w naszym dzisiejszym rozumieniu, ale było nie mniej bezpieczne niż uczestniczenie w innych masowych zgromadzeniach ówczesnej szlachty, która przecież pamiętamy nosiła przy sobie broń białą, szablę, którą w jakimś zacietrzewieniu czasem lubiła wydobywać. Podobnie niebezpiecznie mogło być na trybunałach, podczas obrad sądów, na zjazdach kontraktowych, gdzie duże grupy szlachty gromadziły się w różnym miejscu. Także myślę, że dalsze badania nad sejmikami powinny gruntownie poddawać analizie materiał źródłowy, aby w przyszłości, może nieodległej, napisać nową syntezę dziejów sejmiku, uczciwie pokazującą w pełnych proporcjach, jakimi organami były, ile dobrego wniosły do tradycji ustrojowej Rzeczpospolitej, a jakie były ich przywary. Dziękuję Państwu za uwagę.